Nagrywam cover, więc muszę też sobie outfit wybrać. Już mam na sobie takie, takie różowe spodnie. Dlaczego mi pasuje to? Pod spód albo pójdzie biały zwykły top, albo taki top. Już mi wypiję z tego szuca, na pewno by było ją trzeba podwinąć jak już. I tutaj mi tak nie pasuje, że to wystaje. Chodzi mi o to, żeby w tym outfitie było bardzo dużo kolorów. I no nie się, tylko to mi tutaj nie pasuje, więc może z tą granatową. Ja odkryłam właśnie mój nowy styl ubierania się. Być może. Mój drugi outfit jest inspirowany japońską wersją Wannabe, teledyskiem lub w sumie Dance Practice też tam miały takie podobne outfity. Ja jeszcze bym coś założyła, ale nie wiem co, coś obra. Obniżyłam was trochę, żebyście trochę lepiej widzieli. I na pewno muszę to jakoś podwinąć, żeby tak nie wystawało, na pewno. Tylko właśnie jak zastanawiam, czy nie będzie to jakieś podwórkliwą taką tutaj, o, taką o. Nie wiem, muszę zobaczyć jak to będzie lepiej wyglądało, bo tutaj jakby jest okej. Ale nie wiem, czegoś mi brakuje. Nie wiem, czy to wygląda lepiej, no wiadomo, to sobie podwinę tutaj. Będzie to lepiej wyglądało. Nie wiem, wydaje mi się, że to lepiej wygląda. Czy to lepiej wygląda, jak się z tą spódniczką. Właśnie sobie zdałam sprawę, że mam się moje lustro odbijać. Ta sukienka jest naprawdę obcisła. Ten outfit jest inspirowany outfitem Cheon? Chyba tak to się wymawia. A więc tak to wygląda wygięte i wydaje mi się, że jest lepiej. No i właśnie to będzie outfit, który będę ubierała jako pierwszy. Będzie on od intra do chorus. A resztę zobaczymy. Muszę sobie wszystko jeszcze dokładnie zaplanować. A więc skoro już mamy outfity, biorę jakiś zeszyt, długopis i mojego laptopa, a na nim oczywiście dance practice. Dobra, więc zabieram się za wyznaczanie, od kiedy do kiedy będzie dany outfit i kiedy mam jakieś cięcia, kiedy chcę jakoś inaczej zmontować, czyli na przykład tak, tutaj wam pokażę to, bo ciężko mi to wytłumaczyć. Przepadam za tym, bo ja jakby nie umiem po prostu takich rzeczy, więc spróbujemy. Zobaczyłam takie zdjęcia na Pinterestie, że stwierdziłam, że jakby ja muszę. Nagrywam telefonem, więc nie mam za bardzo jak patrzeć na te zdjęcia, ale mniej więcej pamiętam, więc mam nadzieję, że mi się jakoś uda to zrobić. W ogóle pominiemy moje włosy, one są już dwudniowe, one już nie za bardzo, ale nie chciałam ich myć, bo dzisiaj jeszcze będę farbowała włosy, więc... Ja się po prostu je tak zostawiłam. No i co? Zrobimy najpierw tą z tymi warkoczykami. Dobra, nie mamy grzebienia, więc muszę to zrobić jakoś palcami. Jeżeli chodzi o fryzurę do coverów, to nie jest tak, że ja zawsze, wiecie, jakby uczę się jak zrobić tę fryzurę przed coverem. No bo wiadomo, czasami mam jakieś zwykłe warkoczyki, czy jakoś zwyczajnie zjedne włosy. Ale jak to są bardziej jakieś skomplikowane rzeczy, to ja wolę to sobie zrobić przed i w ogóle zobaczyć jak to na mnie wygląda, bo takiego czegoś to jeszcze na włosach to nie miałam. Na włosach, na głowie to chyba nie miałam. Może liczę, że to będzie naprawdę dobrze na mnie wyglądało. Tylko że ja mam taki problem, jak ja robię kucyki sobie takie o... To mi tak strasznie włosy wychodzą, jakieś nie wiem, nagle baby hairów mam... Tyle, że to hit. Już widzę minus używania wcierki do włosów. Dobra, nie będę się teraz do tego tak przekładała, bo jakby i tak jutro to musiała to zrobić, ale i lepiej. Dobra, czy jest prosto? Nie wiem, w ogóle jakoś dziwnie wygląda. Dlatego ja sobie nie robię takich fryzur, bo mam za duże czoło na takie rzeczy, guys. Naprawdę. No, ale tu się wbiły włosy bardziej. Wiecie co, guys? Ja myślałam sobie, że zrobię sobie takie, nie wiem, 2-3 warkoczyki.
jeden mniejszy, jeden większy. I resztę po prostu zostawię. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Jak mniej więcej będzie wyglądała fryzura do tej stylizacji trzeciej, czyli tej mega kolorowej. To prawie więcej, jeżeli chodzi o fryzurę do stylizacji pierwszej, to będzie to ta fryzura, tak wam gdzieś to wkleję. No tego nie będę jakby sobie teraz tego robiła, nie będę jakby patrzała, jak to na mnie wygląda. Bo już miałam podobną fryzurę na sobie i wiem, że to git na mnie mniej więcej wygląda. A jeżeli chodzi o drugą stylizację, tą czerwoną, to będę miała po prostu już wyglądała kucyka tak jak miała Yeji i chyba Cheyo na dance practice. No i tak wieczorkiem 21:20, coś takiego, się tak totalnie rozciągnę, totalnie wszystko, aby po prostu kolejnego dnia mi nic nie bolało, bo często mam tak, że jak się nie rozciągnę, gdy ćwiczę, to później kolejnego dnia, gdy wstaję, to no właśnie nie jest za dobrze, więc po prostu polecam wam po prostu się rozciągnąć dzień przed nagrywaniem coveru, bo kolejnego dnia jak wstaniecie, to wasze ciało wam za to podziękuje normalnie. Więc kolejną rzeczą, którą zawsze robię przed nagrywaniem coveru, jest takie dość oczywiste, ale po prostu stwierdziłam, że wam o tym powiem. No jest to po prostu ćwiczenie tego tańca, tej choreografii. I jeżeli już sobie właśnie zapisałam, od kiedy do kiedy będą miały cięcia, przejścia i w ogóle, to właśnie mniej więcej się tego trzymam i mniej więcej tak sobie ćwiczę. Mamy za chwilę 10:00. Ja się już tak mniej więcej ogarnęłam, bo przesuwałam sobie tak naprawdę bardzo dokładnie włosy. Ja nigdy tak dokładnie nie przesuwałam włosów. Ja jeszcze się męczyłam z dance break w butach, bo no, musiałam się go od nowa uczyć w butach, bo totalnie nie. Mam nadzieję, że mi to dzisiaj wyjdzie. No i co, robię tę pierwszą fryzurę, tylko to wam pokażę, bo później już wiecie, nie będę ruszała z typu, jak będę się ogarniała i w ogóle, no bo chcę, żeby był taki sam kadr. No i co, robimy tę pierwszą fryzurę. Jest to ta fryzura, bo mam gdzieś w kolei zdjęcie. To będzie cute fryzura, już sobie to zobaczę. To jest takie zarobiste, ale to jest. Dobra, guys. Zobaczcie to. W ogóle przepraszam was z tyłu za moją lampę i tam lustro, nieważne. W ogóle guys, zobaczcie co mam. To mi się przyda do coverów. Teraz sobie tylko ustawię statyw, trochę sobie ogarnę, bo sobie tam ubiorę jeszcze buty i będę nagrywała. Let's go! Skończyłam nagrywać cover i czekajcie, tylko się tutaj ogarnę. Tak trochę, żeby wiecie, wyglądało. No i co? Wydaje mi się, że fajnie wyszedł. Jestem ciekawa tylko, czy mi dobrze ten tancerek wyszedł, bo wiecie, jakby muszę go zrobić w tym samym miejscu, żeby to ładnie wyglądało, żeby to wiecie, jakoś się kleiło. Montażu, więc mam nadzieję, że było git. Muszę zdjąć buty, bo muszę zdjąć ochroniacza i chyba nawet sobie żadnych siniaków nie zrobiłam, więc git. Tylko, że nie wiem, czy dobrze mi ten dance break wyszedł, ale mam nadzieję, że to będzie się kleiło, bo oglądałam to chyba z 1000 razy. Nagrywałam to chyba z 1000 razy. Mam nadzieję, że wybiorę coś z tego i będzie
to ładnie współgrało i w ogóle. Zawsze właśnie jak nagrywam cover, od razu nagrywam na was reelsy. Może nagram w trzech outfitach, ale czy mi się chce znowu przebierać, to jest naprawdę masakra z tym przebieraniem. I powiem wam, ile mi to jeszcze zajęło. Zaczęłam jakoś po 10, nie wiem, może tak 10:20, jest 12:46, przy czym miałam 3 outfity, 3 razy, wiecie, zmieniałam fryzurę i jeszcze musiałam mojej mamie tam pomóc w czymś. No i robiłam sobie takie dość długie przerwy, teraz ta ostatnia była najdłuższa, bo jak widzicie, musiałam sobie zrobić aż 6 warkoczyków, więc trochę mi to zajęło. W tej chwili odpocznę i nagram dla was reelsy, tiktoki, tudzież shortsy, wannabe, no i yeah, dare to love, chyba tak to było, gdzie to? Uczyłam się tego mega dawno. Mam nadzieję, że to pamiętam, bo naprawdę ja chyba 2 tygodnie temu się tego uczyłam, a jeszcze tego nie nagrałam, więc po prostu mam dzisiaj takie, dobra, muszę to nagrać w tym outfitie, bo według mnie jest zarobisty. Mam nadzieję, że moje behind the scenes wam się podobało. Jakieś tam postaram wam się fajne momenty wstawić, choć już wy to widzieliście w sumie. No i co, mam nadzieję, że taki film się spodobał. Ja planuję wstawiać więcej takich filmów związanych właśnie z K-popem i w ogóle, więc jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie właśnie napisać mi w komentarzu. Planuję nagrać jeszcze, co ja planuję nagrać. Planuję nagrać, jak zacząć uczyć się tańca K-pop, bo nagrałam, jak ja się uczę, choć to się już trochę nawet dość bardzo zmieniło. Planuję właśnie nagrać, jak zacząć uczyć się tańca K-pop, no bo to troszeczkę się różni i chciałabym wam podać takie fajne tipy i w ogóle może też właśnie film z tipami i w ogóle ja nie wiem, może coś ogarnę, może jakaś motywacja do nauki tańca K-pop czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy. No więc stay tuned, bo planuję właśnie zrobić taką miniserię. To było wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że taki film był pomocny, wam się przydał, jak wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco. No i co, ja życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy czy coś. No i co, love you guys and bye bye. We'll be right back.